Witam serdecznie i zapraszam do omówienia kolejnego zagadnienia, tym razem z badań operacyjnych. Skupiam się na tzw. ścieżce krytycznej, czyli tzw. metoda CPM. Musimy powiedzieć sobie na początek, co to jest w ogóle ta ścieżka krytyczna. Jest to najdłuższy czas, jaki jest nam potrzebny, żeby przejść od zdarzenia początkowego do zdarzenia końcowego. A więc tutaj musimy sobie omówić, co to są zdarzenia, a co to są czynności. Zdarzenie to jest jakiś tam fakt, jakaś sytuacja konkretna, a czynność to jest przejście z jednego zdarzenia do drugiego zdarzenia. Przykładem ścieżki krytycznej może być nawet taki śmieszny przykład, ale po prostu życiowy fakt wykonania jakiegokolwiek naleśnika, tak? Albo z bardziej takich wzniosłych elementów wybudowanie domu lub zorganizowanie imprezy urodzinowej, tak? Nie wszystkie elementy musimy wykonać, ale ostatecznie dojdziemy do samego końca i pytanie, ile czasu nam to zajmie. Więc wracając do tej naszej teorii, jeżeli chcemy od zdarzenia A przejść do zdarzenia B, musi minąć na przykład 15 jednostek czasu. Czasu, czyli na przykład tygodni, miesięcy, dni, sekund. Zależy, w jakiej jednostce my to mierzymy. I teraz tak, każde zdarzenie oznakowany jest kółkiem, które ma dwa ramiona przekreślające to kółko, a więc powstają nam cztery pola. W górnym oznaczenie tego zdarzenia zapisujemy, po lewej stronie najwcześniejszy czas rozpoczęcia czynności, tutaj najpóźniejszy czas zakończenia czynności, a tu jest luz, jaki nam pozostaje, czyli jakiś zapas czasu, mówiąc bardziej poprawnie. Więc jeżeli zdarzenie A, oczywiście naturalnie do niego podchodzimy najpóźniej w momencie 0 i zwiększymy ten czas o 15, to znaczy, że zdarzenie B może się najpóźniej zakończyć po 15 na przykład tygodniach. I teraz, jeżeli ze zdarzenia B chcemy się dowiedzieć, kiedy się najpóźniej zakończy zdarzenie D, to wiemy, że czas przejścia do tego zdarzenia ze zdarzenia B to 9 na przykład tygodni, czyli do 15 dodaję maksymalnie 9, mamy 24. Czyli 24 tygodnie potrzebujemy, żeby przejść od A przez B do D. Najwięcej maksymalnie. I teraz tak. Teraz zobaczymy, co ze zdarzeniem C. Ono jest nietypowe, bo żeby do niego dojść, możemy dojść albo przez B, albo przez D. Jeżeli weźmiemy wariant, że idziemy od A przez B do C, to oznacza, że jeżeli do 15 dodam 13, mam 28, ale jeżeli do 24, jakie potrzebuję do przejścia przez A, B do D, dodam kolejne 3, to mam 27, a więc do czynności C mogę przejść albo do 28 tygodni lub do 27, czyli raczej najdłużej, jak to jest możliwe, to czynność będzie wykonana w ciągu 28 tygodni, czyli do tego momentu dochodzę najpóźniej mając 28. Teraz zwróćmy uwagę, że do kolejnej czynności F mogę dotrzeć tylko na podstawie czynności C, czyli zwyczajnie wystarczy dodać do 28 7, będę miała 35. Teraz tak, czynność E. Jeżeli w tym momencie do czynności E mogę dojść albo z czynności D, albo z F, to nie jest kwestia tam dodać czynność plus ten czas maksymalny, jaki był, a już trzeba coś wybrać. Więc jeżeli przechodzę z czynności D do E, to do 24 muszę dodać 10, czyli maksymalnie wykonam tą czynność E w 34 tygodniach, lub jeżeli do 35, które były w czynności F, dodam czas trwania kolejnej czynności 1, będę miała 36. Czyli albo dotrę do tego punktu w 34 tygodnie, albo w 36, czyli maksymalnie w 36 tygodniach. Dlatego tu bierzemy 36. Jeżeli teraz rozważam ten czas dla zdarzenia G, to muszę patrzeć, co było zdarzeniem poprzedzającym to zdarzenie G.
Zdarzenie G jest poprzedzane przez zdarzenie E lub F. Jeżeli zdarzenie E maksymalnie wykonam w 36 tygodniach i dodam 5 kolejnych, mam 41. Taki jest czas przejścia od E do G maksymalnie najdłużej. Ale jeżeli zdarzenie F wykonam w tym momencie w 35 tygodniach maksymalnie i dodam 5 kolejnych, to zdarzenie G mogę wykonać maksymalnie w 40 tygodniach. A pytanie zawsze dotyczy tego dłuższego czasu, kiedy najpóźniej maksymalnie mogę do tej czynności podejść, czyli w tym momencie mam do wyboru albo 40, albo 41, czyli dlatego to jest wpisane 41, bo to jest liczba wyższa. I już w tym momencie wiemy, że czas trwania ścieżki krytycznej będzie wynosił 41, ale pytanie, które czynności były, które zdarzenia były zdarzeniami krytycznymi, no i które czynności, czyli te przejścia między tymi zdarzeniami były krytyczne. Więc jeżeli najpóźniej zaczynam, czy tam wykonam wszystko po 41 tygodniach, to najpóźniej, najwcześniej, najpóźniej też muszę to zacząć. Czyli tu wpisuję też 41 i 0. Tak z definicji możemy powiedzieć. A teraz się cofamy. Jeżeli na przykład w tym momencie zauważymy, że od 40, tutaj tak, uzupełnione zostało po lewej stronie 41. Jeżeli od 41 odejmę 5, mam tutaj wpisane, może dość niewyraźnie, 36. Dlaczego? Bo w tym momencie ta czynność E, ona jest skierowana tylko do jednej, czy tutaj nie czynność, tylko zdarzenie E zostało skierowane do G, tylko jakby tylko do tej wyłącznie jednego zdarzenia. Inaczej jest w podpunkcie tego zdarzenia F. Zdarzenie F występowało do E i do G. I w tym momencie, co tu wpisujemy, zależy od tego, co było tu po lewej stronie i jak długo trwała czynność wychodząca z tego zdarzenia F. Jeżeli było 36, to odejmuję minus 1, czyli najwcześniej 35 lub 41 minus 5, czyli najwcześniej byłoby 36. A więc najwcześniej, czyli biorę mniejszą z tych liczb, jest w tym momencie 35. 36 minus 1 lub 41 minus 5. Biorę zawsze niższą, bo to jest ten najwcześniejszy czas, najwcześniej jak tylko się da. I teraz zwróćcie uwagę. Jeżeli między 35 a 35 tutaj luz jest 0, to oznacza, że jest to czynność, zdarzenie krytyczne. Tak samo w tym momencie tutaj. Jeżeli było 36 i 36 po obu ze stron, to różnica jest 0 i oznacza, że to jest zdarzenie krytyczne, czyli na pewno w tym momencie możemy powiedzieć, że jest F, E, G. I teraz, jeśli chodzi o zdarzenie F, ono pochodzi z czynności C wyłącznie, a więc 35 minus 7 daje 28 i różnica jest 0. Teraz popatrzmy w ten sposób. Co my tutaj możemy powiedzieć? No właśnie, ta czynność D, ona w tym momencie... Właśnie, dobra. Czynność D. Ona jest wzięta stąd, że jakby ona zapoczątkowała przejście do zdarzenia C i do zdarzenia E. I teraz w tym miejscu jest wpisane 25, dlatego że od 28 najwcześniej możliwych odejmuję 3, czyli mam 25 i od 36 odejmuję długość tej czynności i mam w tym momencie 26, czyli najwcześniej mogę to rozpocząć mając 25 i tu wpisujemy 25. I między 25 a 24 różnica to 1, czyli zapas dla tego zdarzenia wynosi 1. Teraz w tym momencie mam uzupełnione to, to i zostaje B. Jeżeli teraz B widzę, że dawał początek zdarzeniu D i początek zdarzeniu C poprzez te czynności między nimi, to pytanie, skąd się tu wzięła ta 15? No ona się wzięła z tego, że od 25, które tu było,
minus 9 mam w tym momencie wynik 16, czyli najwcześniej po 16 tygodniach mogę się tu dostać, lub 28 minus 13, czyli najwcześniej mam albo po 15 tygodniach, albo po 16, czyli wybieram po krótszym czasie, czyli 15. 15 minus 15 daje luz 0. I teraz, jeżeli czynność zdarzenie A daje czy początek zdarzeniu B wyłącznie temu zdarzeniu, to 15 minus 15 daje 0 i różnica jest 0. A więc rozpisałam całą tą ścieżkę krytyczną, wyjaśniłam. Wiem, że mi się myli to zdarzenia, czynność, ale to raczej to jest kwestia taka merytoryczna. Ważne jest to, żeby powiedzieć, że zdarzeniem krytycznym jest A, B, C, F, E, G. To są na pewno w tym momencie czynności krytyczne, ale w tym momencie czynności krytyczne to przejście z A do B, z B do C, z C do F, F do E i E do G. To jest rozpisana ścieżka krytyczna. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, możecie zawsze do mnie pisać lub komentować te filmy, subskrybować. Jeżeli potrzebujecie, to zapraszam do kontaktu mailowego zadania-projekty@wp.pl. Pozdrawiam.